Pierwszy dzień matur to tradycyjnie język polski. Czego w tym roku uczniowie się spodziewali, a co było? Znaczy, ja liczyłam na dziadę, ale był pan Tadeusz, więc wzięłam drugi temat, ale dobrze. Ja też wzięłam drugi temat, z tym, że całe liceum się przygotowywałam raczej do drugiego, bo trochę się bałam tych gwiazdek, ale jestem pozytywnie zaskoczona, myślę, że dobrze poszło. Właśnie była o dziwo bardzo łatwa i my, jak jesteśmy z Matfizu, no to tak się trochę baliśmy w sumie, a tematy były takie przyjemne i tak się pisało. I tak samo test był bardzo fajny. Tegoroczni maturzyści nie mieli łatwych przygotowań do matury. COVID kilkukrotnie utrudniał im naukę. Myślę, że ciężej było się przygotować, trzeba było dużo własnej pracy w domu, dużo motywacji takiej no swojej, bo jednak nie widzieliśmy się twarzą w twarz z nauczycielem. Ale no myślę, że ostatnie miesiące były trochę ciężkie, ale teraz się to opłaciło i raczej poszło dobrze. No zdać zdamy pewnie, więc jest dobrze. Zaskakująco łatwe było. Tak? No, spodziewałam się czego innego. Myślałam, że będzie dwa razy trudniejsze, no. Naprawdę, ale było bardzo łatwe. Czy faktycznie było aż tak łatwo? Pokażą wyniki w czerwcu.